Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie grozy jest darmową audycją, którą tworzą w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć tchnienie grozy, wejdź na stronę patronite.pl ukośnik Tchnienie grozy. Edgar Allan Poe, William Wilson, część pierwsza. Cóż powie on, co powie głos sumienia, ta zmora z mur, co za mną kroczy w ślad? Chamberlain, Farnita. Niechże mi wolno będzie do czasu nazywać się Williamem Wilsonem. Rzeczywiście, moje nazwisko nie powinno pokalać leżącej oto przede mną nietkniętej jeszcze karty. Nazwisko owo aż nazbyt często było przedmiotem zgardy i lęku, źródłem wstrętu dla mojej rodziny. Czyliż wzburzone wichry nie otrąbiły bez przykładnej hańby tego nazwiska, aż po najdalsze krańce kuli ziemskiej? O. Najsamotniejszy ze wszystkich wygnańców, czyliż nie umarłeś na zawsze dla świata, dla jego zaszczytu, dla kwiatów, dla złocących się urojeń? I czyliż chmura gęsta, ponura i bezkresna nie zawisła na wieki pomiędzy Twoją nadzieją a niebem? Gdybym mógł, nawet nie chciałbym zawrzeć dzisiaj w tych kartach wspomnień ostatnich lat, trudnej do opisania nędzy ducha i nieprzebaczalnej zbrodni. Ta ostatnia epoka mego życia spiętrzyła aż po kres ostateczny ilość hańbiących mnie występków, i pragnę jedynie określić źródło ich pochodzenia. Jest to na razie mój zamiar wyłączny. Ludzie zazwyczaj nikczemnieją stopniowo. Co do mojej osoby, wszystka cnota w okamgnieniu znienacka opadła ze mnie jak płaszcz. Od tuzinkowej mniej więcej rozpusty siedmiomilowym krokiem przerzuciłem się w świat z mur, bardziej niż heliogabalowych. Pozwolę sobie w całej rozciągłości opowiedzieć, jaki traf, jaki jedyny w swym rodzaju mus, pchnął mnie ku owym upadkom. Zbliża się śmierć i cień, który opoprzedza nakazem uciszeń dosięgnął mego serca. W mym pochodzie poprzez dolinę mroków pożądam współczucia, chciałbym rzec, miłosierdzia mych bliźnich. Pragnąłbym ich przekonać, że byłem poniekąd niewolnikiem okoliczności, które się wymykają wszelkim dozorom ludzkim. Życzyłbym, aby w szczegółach, które im podam, Wykryli na moją korzyść pewną maluczką oazę przeznaczenia wśród Sahary z gruz. Chciałem, aby uznali, że chociaż ten padł słynie z wielkich pokus, nikt dotąd nigdy nie był kuszony w ten sposób i bez wątpienia nigdy w ten sposób nie uległ. Czyż nie dlatego, iż nikt nigdy nie doznał tych samych cierpień? Co prawdę, czyliż nie żyłem we śnie? Czyliż oto nie ginę jako ofiara zgrozy i tajemnicy najdziwniejszej ze wszystkich zmur podksiężycowych. Jestem potomkiem rasy, którą zawsze wyróżniał temperament zdolny do przewidzeń i łatwo zapalny. Pierwsze lata mego dzieciństwa są już dowodem, że całkowicie odziedziczył cechy mego rotu. Z biegiem czasu cychy owe zarysowały się dosadnie i z wielu powodów stały się dla mych przyjaciół przedmiotem poważnych niepokojów, a dla mnie źródłem istotnych krzywd. Stałem się samowolny, pochopny do najdzikszych wybryków. Oddałem się na pastwę najbardziej nieposkromionym namiętnościom. Rodzice moi, ludzie słabego charakteru, dotknięci na domiar udręką przyrodzonych i ograniczonych niedoborów, niewiele mogli przedsięwziąć dla przytłumienia złych skłonności, które zdradzałem. Nie zaniedbali ze swej strony kilku słabych i nietrafnych wysiłków, które się zgoła rozminęły z zamiarem i zakończyły całkowicie moim triumfem. Odtąd. Słowo moje stało się w domu rozkazem i w wieku, gdy dzieci jeno wyjątkowo pozbywają się swych wędzideł, przyznano mi wolną wolę i stałem się panem mych wszystkich z wyłączeniem imienia, czynności. Pierwsze moje z życia szkolnego wrażenia wiążą się z obszernym, a dziwacznym budynkiem w stylu lżbiety, w głuchym zakątku Anglii, strojnym w niezliczoność olbrzymich, sękowatych drzew, a którego wszystkie domostwa były wyjątkowo zamierzchłe. I doprawdy, owo czcigodne, a starożytne miasteczko było podobizną marzeń miejscem oczarowań ducha. I nawet w tej chwili udziela się mej wyobraźni ożywczy dreszcz jego do głębi cienistych alei i oddech mój napełnia się powiewem jego tysięcznych gajów. I dotąd jeszcze z niewytłumaczoną rozkoszą drżał na wspomnienie piersiowych, a głuchych brzmień dzwonu, który co godzina swym nagłym, a gderliwym porykiem rozszarpywał ciszę mglistej atmosfery. Kędy grążyła się drzemotą zdjęta dzwonnica gotycka, cała zębami ozdobna. Zaiste wszystkich zasób dostępnego obecnie mym doznaniom szczęścia. Czerpią ze szczegółowych wspomnień życia szkolnego i właściwych mrzonek. Zatraconemu, jaką jest w klęsce, w klęsce niestety aż nazbyt rzeczywistej, wbaczą chyba, że szukam wielce kruchej i wielce przelotnej pociechy w tych dziecięcych i luźnych wspominkach. A chociaż zgoła pospolite i błahe same przez się nabierają skądinąd w mojej wyobraźni doniosłości przygodnej, dzięki swemu ścisłemu związkowi z miejscem i epoką, w których z dzisiejszego oddalenia postrzegam pierwsze niejasne przestrogi losu, co od owego czasu w tak głębokie spowinął mnie cienie. Nie wzbraniajcież mi wspomnień. Domostwo, jak rzekłem, stare było i bezładne. Podwórzec był obszerny, okolony wysokim a krzepkim murem z cegieł zakończonym polepą z gliny i tłuczonego szkła. Ten szaniec, godny więzienia, znaczył granicę naszego państwa. Oczy nasze przedostawały się poza nią tylko trzy razy na tydzień. Raz jeden co sobota po południu, gdy w towarzystwie dwóch dozorców szkolnych wolno nam było odbywać z połem krótkie spacery do wsi sąsiedniej, i dwa razy co niedziela, kiedy uszykowani jak żołnierze na popisze, szliśmy do jedynego w miasteczku kościoła, aby wysłuchać porannego i wieczornego nabożeństwa. Rektorem naszej szkoły był pastorowego kościoła. Z jakim głębokim uczuciem podziwu i oszołomienia z naszej kuchurą oddalonej ławy przyglądałem mu się, gdy wstępował na ambonę krokiem uroczystym, a powolnym. Ta postać czcigodna, obdarzona obliczem tak łagodnym i dobrotliwym, przeodziana w szatę tak obficie połyskliwą i tak po kapłańsku rozwiewną, przybrana w perukę tak starannie upudrowaną, a tak wysztywnioną i sutą, czyliż można być tym samym człowiekiem. Który przed chwilą z twarzą surową i w odzieży zatabaczonej, z dyscypliną w ręku, czuwał nad wykonaniem drakońskiej ustawy szkolnej? O, wybojały to paradoks, którego potworność wyklucza wszelką odpowiedź na pytanie. W kącie masywnego muru tkwiły jak na pokucie jeszcze masywniejsze drzwi, szczelnie zamknięte, upstrzone zasuwami i zakończone u góry rozkrzewieniem się zębatego żelastwa. Jakież głębokie uczucie strachu szerzyły owe drzwi. Rozwierały się jedno dla trzech periodycznych wycieczek i powrotów, o których już mówiłem. Wówczas w każdym zgrzycie ich potężnych zawias odsłaniał się nam nadmiar tajemnic, cały świat uroczystych postrzeżeń lub jeszcze uroczystszych rozmyślań. Obszerna zagroda miała kształt nieprawidłowy i Podział na kilka części, z których trzy lub cztery największe stanowiły miejsce dla zabawy. Miejsce owo było wyrównane i powleczone drobnym i ostrym szczerkiem. Pamiętam dobrze, iż nie posiadało ani drzew, ani ławek, ani w ogóle nic w tym rodzaju. Ma się rozumieć, iż znajdowało się w tyle budynku. Od przodu widniał niewielki kwietnik wysadzany Bóg szpanem i innymi krzewami, lecz owo świętą oazą wolno nam było przekraczać tylko w rzadkich wielce wypadkach, jako pierwszy wstęp do szkoły lub odjazd ostateczny, lub też być może w chwilach, gdy ktoś z przyjaciół lub krewnych kazał nas zawołać i wesoło ruszaliśmy w drogę do rodzinnych pieleszy na Boże Narodzenie lub na Świętego Jana. Lecz dom co za osobliwą, a starą budowlą był dom, zaś dla mnie był istnym pałacem zaklętym. Końca nie było jego korytarzowym zakrętom i niezrozumiałym podziałom. Trudno było w tej lub innej na chybił trafił wybranej chwili stwierdzić z całą pewnością, czy się jest na pierwszym czy na drugim piętrze. Miało się za to pewność, iż w przejściu z jednego pokoju do drugiego, Stopa napotka trzy lub cztery stopnie w górę lub w dół. Prócz tego, niezliczone, niedostępne pojęciu były boczne podziały, które tak się wsnuwały i wysnuwały z siebie, iż najdokładniejsze ogarnięcie myślą całości gmachu niewiele się różniło od owej mrzonki, za której pomocą oglądamy nieskończoność. W ciągu lat pięciu mego pobytu nigdy nie potrafiłem dokładnie określić tej odległej okolicy gmachu, w której znajdowała się ciasna sypialnia przeznaczona dla mnie i dla innych osiemnastu lub dwudziestu żaków. Klasa była najobszerniejszą komnatą w całym domu, a nawet w całym świecie. W każdym razie nie mogłem się oprzeć takiemu na nią poglądowi. Bardzo długa, bardzo wąska i ponuro niska, z dwukowymi oknami i z dębowym pułapem. W odległym kącie, który ział po strachem, tkwiła zagroda mająca 8 do 9 stóp kwadratowych, a stanowiąca w godzinach wykładów sanktum naszego zwierzchnika, przewielebnego doktora Bransbiego. Była to krzepka budowa z masywnymi drzwiami. Niżli je rozewrzeć w nieobecności dominy, wszyscy byśmy raczej wybrali zgon od rózgi i rzemienia. W dwóch innych kątach wznosiły się dwie podobneż zagrody. Przedmioty o wiele co prawda mniejszej czci, ale w każdym razie źródła dość znacznego postrachu. Jedna z nich była katedrą mistrza humaniorów. Druga zaś profesora języka angielskiego i matematyki. Rozsiane tam i sam po sali bez liki ław i pulpitów, straszliwie objuczone książkami z flamistym odwzorem palców, krzyżowały się w nieskończonym bezładzie. Sczerniałe, zgrzybiałe, zjedzone czasem i tak gruntownie pożłobione w kształty inicjałów całkowitych imion, postaci groteskowych i innych licznych arcydzieł scyzoryka, że zgoła zatraciły i tę byle jakość formy, której im udzielono w czasach wielce zamierzchłych. Na jednym krańcu sali tkwił olbrzymi ceber wody, a na drugim zegar niewiarygodnych rozmiarów. Zamknięty w masywnych murach tej czcigodnej szkoły, spędziłem wszakże bez nudy i bez niesmaku trzecie pięciolecie mego żywota. Płotny umysł dziecięcy nie wymaga od świata zewnętrznego pobudek dla swej pracy lub zabawy. I ponura na pozór jednostajność szkolnego istnienia obfitowała w podniety pomienniejsza, aniżeli owe, których dojrzalsza moja młodość szukała w uciechach zmysłowych, a wiek męski w zbrodni. Wszakże muszę wyznać, iż pierwszy mój rozwój mysłowy był pod wieloma względami niezbyt pospolity, a nawet ponad poziom wybiegający. Wypadki lat dziecinnych najczęściej nie pozostawiają w duszach ludzi dojrzałych zbyt wyraźnych śladów. Nic, tylko cień mglisty, wątłe a bezładne wspomnienie, mętna gumatwanina kruchego wesela i urojonych trosk. Inaczej rzecz miała się ze mną. Zapewne z dzielnością dojrzałego mężczyzny wyczuwałem w dzieciństwie to, co i dziś jeszcze ryje się w mojej pamięci w konturach tak żywych, głębokich i trwałych, jak rysunki medali kartagińskich. A tymczasem, w rzeczy samej z utartego punktu widzenia, jakże tam mało było treści dla wspomnień. Ład porannych ocknień. Nakaz udania się na spoczynek nocny, nauka lekcji, wygłaszanie ich z pamięci, periodyczne półurlopy i spacery, z dla zabaw wraz z jego kuzniami, wywczasami i intrygami. Wszystko to, zniknione w magicznym śnie ducha, zawierało w sobie cały nadmiar wrażeń, przepych wypadków, nieskończoność najrozmaitszych wzruszeń i najbardziej płomiennych i upojnych podniet. Hej! Niezgorzej się żyło w onym wieku żelaznym. W istocie, dzięki płomiennej, entuzjastycznej, władczej naturze, wyróżniłem się wkrótce z pomiędzy resztą mych towarzyszy i zwolna, a zgoła nieznacznie pozyskałem przewagę nad wszystkimi, którzy ją wiekiem nie prześcigali. Nad wszystkimi, z wyjątkiem jednego. Był to żak wcale ze mną niespokrewniony. Nosił to samo imię i to samo nazwisko. Okoliczność mała i sama przez się wagi, gdyż mimo dostojnego pochodzenia nosiłem jedno z tych licznych nazwisk, które znać od czasów niepamiętnych prawem przydawnienia stały się ogólną własnością motłochu. W niniejszym przeto opowiadaniu nadałem sobie przezwisko Williama Wilsona, przezwisko zmyślone, które niezbyt od rzeczywistego odbiega. Wśród tych, co, mówiąc szkolnym językiem, stanowili naszą bandę, jeden tylko mój imiennik miał odwagę współzawodniczyć ze mną w wiedzy szkolnej, w grach i dysputach podczas wolnych od nauki godzin oraz odmawiania ślepej wiary mym twierdzeniom i względnemu poddaniu się mej woli, słowem przeczenia mej dyktaturze przy każdej lata sposobności. Jeżeli istnieje na Ziemi despotyzm krańcowy i bez zastrzeżeń, jest nim właśnie despotyzm genialnego dziecka względem słabszych duchowo towarzyszy. Buntowniczość Wilsona była dla mnie źródłem najdotkliwszych zakłopotań. Tym bardziej, że wbrew przechwałkom, których publicznie w stosunku do jego osoby, jej uroszczeń podkreślenie uważałem za swój obowiązek, czułem w głębi duszy strach przed nim i nie mogłem nie postrzec w tym tak łatwo przezeń zachowywanym poziomie dorównania mi wręcz i w oczy dowodów prawdziwej wyższości, ponieważ sam ze swej strony musiałem przykładać nieustannych starań, ażeby uniknąć porażki. Wszakże o tej wyższości lub raczej równości ja tylko jeden właściwie powziąłem wiadomość. Towarzysze nasi dzięki niepojętej ślepocie zdawali się nawet nie podejrzewać istnienia. I rzeczywiście jego współzawodnictwo, wytrwałość i przede wszystkim jego zuchwałe, a dotkliwe wtrącenia się do wszystkich moich zamysłów nie sięgały ponad poziom spraw osobistych. Zdawał się przy tym pozbawiony miłości własnej, która mnie pchała do władztwa, oraz mej namiętnej żywotności, która dostarczała mi środków po temu. Można było pomyśleć, że w swym współzawodnictwie powoduje się wyłącznie fantastyczną rządzę krzyżowania mych zamiarów oraz zniewalania mnie do podziwu i do rozpaczy. Chociaż zdarzały się chwile, gdym nie mógł nie zauważyć z powikłanym uczuciem zdumienia, Poniżenia i gniewu, że do swych obalg, zniewak i zaprzeczeń dorzuca pewną domieszkę zbyt niewczesnej i, doprawdy, najnieznośniejszej pod słońcem przychylności. Owo dziwne zachowanie się mogę chyba wytłumaczyć sobie wyłącznie jako skutek bezwzględnej zarozumiałości, która samozwańczo posługuje się gminnym tonem orędownictwa i poparcia. Zapewne ta ostatnia cecha postępowania Wilsona, łącznie z naszym współmiennictwem oraz przypadkową zgoła jednoczesnością zjawienia się w gmachu szkolnym przyczyniła się do rozpowszechnionego wśród uczniów klas wyższych zdania, że jesteśmy braćmi. Ci zazwyczaj niezbyt szczegółowo wglądali do życia młodszych kolegów. Wspomniałem, z się, lub powinien był wspomnieć, iż Wilson w najdalszych nawet rozgałęzieniach nie był spokrewniony z mym rodem. Lecz doprawdy, gdybyśmy byli braćmi, bylibyśmy jednocześnie bliźniętami, ponieważ po opuszczeniu zakładu doktora Bransbiego dowiedziałem się przypadkiem, że mój imiennik urodził się 19 stycznia 1813 roku. Godne uwagi zbieg okoliczności, gdyż ów dzień jest właśnie dniem moich urodzin. Dziwnym wydać się może ów fakt, że mimo nieustannych trwóg, o które przyprawiało mię współzawodnictwo Wilsona jego nieznośna przekora, nie mogłem dotrzeć do bezwzględnej dla nienawiści. Tłumaczył Bolesław Leśmian. Muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski.